Panie marszałku, panowie ministrowie, panowie posłowie, panie posłanki. Jestem trochę zdenerwowany, bo niestety muszę się odnieść do skandalicznej wypowiedzi posła Krajewskiego. Już teraz widać, że politykom PSL-u nie zależy na rolnikach, ale tylko na robieniu polityki. Jest to szkoda, że tak się dzieje. Panowie ministrowie, dziękuję za te przedstawienie programów, które są realizowane, szczególnie jeżeli chodzi o nawadnianie terenu. Ten program został już wprowadzony w 2019 roku, jednak były pewne obostrzenia formalne i dobrze się stało, że w tej chwili te obostrzenia formalne zostały cofnięte. Są też programy, które przedstawiał minister Gróbarczyk, 150 milionów złotych na budowę nowych zastawek. Ale szanowni państwo, ja myślę, że te programy, tak jak powiedział zresztą minister, będą trwały kilka miesięcy. A słońce, susza, tak jak widać tutaj u mnie za oknem, słońce świeci bardzo mocno. Potrzeba jest, żeby działania były podejmowane natychmiast. Także jest taki pomysł, i to zwracali się do mnie z tym rolnicy, żeby w tej chwili na rowach melioracyjnych właśnie stawiać takie zastawki. Rolnicy wiedzą najlepiej, w którym miejscu zbierze się woda, w którym miejscu jest to najlepiej zrobić. I może w takim trybie awaryjnym, zanim jeszcze ruszą te programy, które mogą potrwać właśnie kilka miesięcy, a tak jak mówię, susza jest za oknem na polach, to może by rozważyć taką możliwość. Prosiłbym, żeby panowie ministrowie się do tego odnieśli. Żeby bez takich jakichś formalności, w trybie awaryjnym, takie zastawki na rowach melioracyjnych stawiać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.